Dla wielu pielgrzymujących odwiedzenie słynnego hiszpańskiego Santiago de Compostela, gdzie znajduje się grób jednego z 12 apostołów świętego Jakuba, to podróż życia. Racibórz został oznakowany słynną żółtą muszlą na niebieskim tle, symbolizującą szlak świętego Jakuba, czyli pierwszy europejski szlak kulturowy. Mury Raciborskiego Centrum Kultury wzbogaciła niewielkich rozmiarów tabliczka o wielkim znaczeniu duchowym, a chodzi o muszlę świętego Jakuba. Istniejąca od ponad 1000 lat Droga Świętego Jakuba jest jednym z najważniejszych chrześcijańskich szlaków pielgrzymkowych obok szlaków do Rzymu i Jerozolimy. Ta słynna droga, czyli szlak jakubowy, został zainaugurowany w Raciborzu w ubiegłym roku, 20 lipca, a u nas od 15 lipca tego roku, czyli jakby w rocznicę utrwalenia tej drogi jesteśmy na szlaku. Organizatorzy tego pielgrzymkowego szlaku zwrócili się do nas, czy mogą umieścić symbol jakubowy, czyli właśnie tej muszli na naszym budynku. Oczywiście zgodziliśmy się. W Raciborskim Centrum Informacji można zdobyć pieczęć raciborskiej drogi prowadzącej do Czech, by stamtąd pielgrzymi ruszyli w dalszą drogę prowadzącą do Santiago de Compostela. W takich dalekich wyprawach przydatnym może okazać się kompas, a dzięki akcji Lato w Mieście prowadzonej w Raciborskim Centrum Kultury młodzież i dzieci będą mogli wzbogacić się o wiele nowych umiejętności. Poniedziałek, środa i piątek to wakacje z kompasem. Rozpoczęły się już w ogrodzie Strzechy, ale także są w całym Raciborzu i jeszcze jedna tura będzie w przyszłym miesiącu, czyli na początku sierpnia. Potem warsztaty ogrodnicze, tak by można powiedzieć, niezłe ziółko. Będzie to tworzenie społecznego ogrodu w nowo oddanym ogrodzie. Oprócz tego w ogrodzie Strzechy dzieci i młodzież będą mogli spróbować swoich sił podczas jogi, a dla leniuchów przygotowano cykl filmowej środy. Warto pamiętać, że ilość miejsc na zajęciach jest ograniczona, a na wszelkie zajęcia obowiązują zapisy. Na wszystkie zajęcia trzeba się zapisać, ponieważ jest to określony reżim sanitarny, grupy są ograniczone do 12 osób. Kino troszeczkę więcej, oczywiście to jest niemal 100 miejsc. I tam zapraszamy bez żadnych dodatkowych zapisów, natomiast na wszystkie inne zajęcia trzeba się zapisać. Można to zrobić telefonicznie lub mailowo.